Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie Speedruna. Gram na 10 minut, komentuję ruchy. Przypominam, że zaczynaliśmy z rankingu 400 i lecimy z tematem dalej. Szukam przeciwnika i jedziemy. Dziękuję za wszystkie łapki w górę. O, 1600 przeciwnik. Nie mieliśmy jeszcze w Speedrunie 2.0 takiego przeciwnika z 1600, więc fajnie. Mamy E4, jest ruch E5, to może zagramy sobie skoczek na F3 z atakiem i partię szkocką albo gambit. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Przeciwnik szybko zbił, wie, o co chodzi, więc pewnie debiut był trenowany. Tutaj najlepszym ruchem jest skoczek na F6. No, znaczy teoretycznym, ale uważam, że najlepszym. Można przepchać pionka, będzie D5. Takie typowe schematy właśnie w partii. No, to jest szkocka, ale to tak... No tak, to jest w szkocki, tak, żeby tu się w zeznaniach nie pogubił. Teraz mogę zagrać C3, to jest sprytne posunięcie, dlatego że po wybiciu bijemy na F7. Przeciwnik bije, hetman z szachem i tutaj odbijam gońca. Lubię ten schemat, on oczywiście nie jest... Co? Nie, no tak nie można. To odchodzę po prostu gońcem. Wracam gońcem i tego gońca będę miał jeszcze bardziej silniejszego. Znaczy będę miał jeszcze bardziej silniejszego tego gońca. No dziwna reakcja przeciwnika, powinien raczej wybić. Dobra, tutaj się nie śpieszę z biciem pionkiem, bo goniec zawsze fajnie z tempem wyjdzie. Tutaj robię od razu roszadę i jestem z tego powodu bardzo zadowolony. Jeżeli będzie ruch goniec G4, a tu poszło wybicie, super, więc mój goniec jest już w grze i mogę zaplanować na przykład ruch E5. Pytanie, czy on teraz działa? Jest atak na pionka, tutaj, no tak, on się próbuje chronić, ale chyba skoczek na G5 wydaje mi się, że dobrze działa. Tutaj mogę narobić sporo szkód, więc tak, spróbujemy podziałać od razu. Mogę też spróbować wstawić hetmana, no chciałbym zagrać ruch F4 na skoczek E5, ale tu jeszcze goniec celuje w króla, więc czasami takie profilaktyczne posunięcie król H1 może zadziałać, choć w tak dynamicznej pozycji nie wiem, czy jest na to czas, żeby grać królem tutaj do rogu. Zobaczymy, jak się zachowa przeciwnik, no bo też patrząc na jego ruchy można stwierdzić, że... Znaczy, się gubię w zeznaniach, chodzi mi o to, że on ma po prostu złą pozycję i trzeba spróbować to dobrze wykorzystać. Dobra, okej, chwila, bo hetman D7 zasłonił gońca, tutaj już skoczek na E6, widzę fajny ruch, król będzie musiał zejść tutaj na pewno. Czy ja mam tu szansę, żeby go jakoś spróbować załatwić? No bo mogę też tak zagrać, atakując wieżę, wieża odejdzie, nic się nie dzieje. Jeszcze raz liczę coś takiego, no bo jeżeli król E7, to bije tutaj pionkę i mam odejście fajne na F5 z szachem, więc tutaj i tutaj na pewno odejdzie król. Mogę zbić też gońca, to też będzie raczej dobry wybór, ale skoczek tam dużo szkód może narobić. Brakuje mi jeszcze skoczka w grze, może tak potem zagrać. Dobra, dajmy szacha, bo ten szach zawsze jest ok. Tutaj zawsze możemy zbić po prostu tego gońca, w razie czego to przeciwnik ma problem. Chwila, król tutaj. Zbijemy tu, o, to teraz nie, to jak król zagrał tu. Bo jak król by zagrał na E8, to bym zbił i dał szacha hetmanem. Teraz to zbijamy na G7. Goniec już bardziej celuje w skoczka. Poza tym skoczek ma już, jak wspominałem, odejście na F5 bardzo dobre w razie czego. Zobaczcie, jak gońce kapitalnie działają po przekątnych. One tutaj spełniają wspaniałą rolę. Tutaj brakuje dobrych określeń na to. Po prostu są genialne te gońce. No ale to już widzimy wszyscy, że pozycja robi się już bardzo, bardzo nieprzyjemna. Ja na miejscu przeciwnika, no właśnie, hetman G4, na jego miejscu bym coś takiego spróbował zagrać właśnie. No i zagrał. Okej, wymiana hetmanów jest zaproponowana. Tutaj już zdobywam chyba materiał. Zdobywam czy nie zdobywam? Zaraz się muszę zastanowić. Znaczy pytanie, czy wymieniać hetmany? No, muszę wymienić, bo... Dobra, wymienimy hetmany. W pionkach jak to stoi? 2-4-5, 2-4-5 porówno. Dobra, wymiana hetmanów może dla niego być trochę korzystna, ale jak się pomyli i zagra tak... To miałem skoczka F5. Na razie skoczka tam nie mam. Dobra, chwila. Brakuje mi mojego skoczka, żeby go wyprowadzić. Muszę chyba to zrobić.
Wyprowadzę skoczka szybciutko na D2, bo bez figur będzie grać bardzo ciężko. Nie wyprowadzonych wszystkich figur, to mam na myśli. No więc tak troszkę jakby się przeciwnik uratował z tej opresji. Bardzo ładny ruch. Skoczek D4, agresywnie. Tak trzeba grać w szachy. No dobra, cóż mogę tutaj powiedzieć? Wprowadzę chyba wieżę na pole E1, bo będę groził takim ruchem i jak odbiję, to będę dawał szacha, więc zyskam to tempo. No oczywiście tego gońca mogę tutaj stracić za... Znaczy może być wymiana, ale po wymianie. Oczywiście odbiję, z tempem będę atakował i odejdę sobie królem po prostu. Więc... O, ale to chyba nie jest dobry ruch. Chwila, tu muszę pomyśleć. Tak. Tak. Bo jak odbiję tutaj, to odbijam tu. A teraz muszę zrobić bardzo ważne posunięcie. Skoczek na F5 z szachem, z obroną. Z szachem. Król odchodzi w ogóle. Ja jeszcze mogę tutaj zbić. Dokładnie tak zrobimy. Atakując wieżę przy okazji. I jeszcze odbijając tutaj. Więc nawet w razie czego... Co? Ja to gość chyba nie policzył. Po prostu zbijam wieżę. No i mam w tym momencie ogromną przewagę w postaci figury więcej. Dobra, no to teraz trzeba może spróbować, chociaż goniec jest silny, bo myślałem o takim ruchu, żeby wymienić gońce. Dobra, idziemy sobie skoczkiem aktywnie. Okej, realizację tutaj musimy włączyć. Realizację, to jakiś D5, coś się tutaj dzieje, czy się nie dzieje? Może jakiś taki ruch H4, tak żeby uciec królem w razie czego. Ten pionek może być bardziej zaawansowany. Dobra, goniec zagrał tutaj. To chyba skoczek w ogóle G3. Muszę spokojnie tutaj uważać na jego jakieś tam pułapeczki. Skoczek tutaj broni dobrze pionka. Wprawdzie te piony mają tutaj jakąś taką teoretycznie wolną drogę, ale to jeszcze nie jest takie proste, żeby je uruchomić. Na to wszystko trzeba czasu. Ale już partia wygląda tak już bardzo ciekawie. Spróbuję zamieszać, zagrać tutaj, żeby zbić pionka. Pionek może zaatakować, może wtedy tu. Z atakiem kolejnym. Bardzo niewygodny goniec. Utrudnia troszeczkę zagranie tutaj pionkiem właśnie F3 czy F4. Ale za cenę figury brałbym zawsze taką pozycję w ciemno, więc nie ma co narzekać. Trzeba grać dalej. Skoczek F7. Okej. Ale sprytnie zagrał, bardzo sprytnie. Dobra, zagramy tutaj, goniec jeszcze broni skoczka, zagramy tu, żeby tą linię obronić, zdecydowanie. Bardzo dobry ruch. No jest taka jeszcze mega walka, zbijam tutaj oczywiście, skoczek się broni, jeżeli odbije goniec, to zastanawiam się, czy tego gońca nie walnąć, chociaż chyba nie ma takiej potrzeby, a z drugiej strony kusi mnie trochę, bo te pionki mogą szybko zasuwać. Dobra, dla potrzeb filmu zbijemy tego gońca, żeby uprościć grę i mam jasny plan zasuwania pionkiem. Nic go tutaj chyba nie zatrzyma w połączeniu z tym gońcem i skoczkami, które tutaj ogarniają dobrze te pola. W tym momencie nadal jest przewaga materialna białymi. Pionki tu wprawdzie wolne, ale no jak widzimy nie są zaawansowane, a ja jestem bardzo szybko maszerującym pionem do góry. Najlepsze jest to, że ten król też nie może nigdy tutaj przejść. To jest bardzo ciekawe. Znaczy to się też fajnie ułożyło z jednej strony. Ale widzimy już te partie trochę trwają. Dobra, goniec, lecimy pionkiem do góry, tu się broni. Pewnie goniec chciał zagrać tutaj, ale my i tak idziemy pionkiem. Nic nas tu nie zatrzymuje. Go, pionek do góry. Jeżeli wymiana, no to oczywiście wymieniamy i dalej tutaj skoczek pilnuje tego pola, grozimy ruchem G7. Tak, tutaj trzeba uważać, bo jak zagramy tak, to szach i nam zdejmie pionka, więc najpierw H5. Przytrzymamy to pole i przytrzymamy pionka. Śpieszmy się powoli. O, to mogę nawet teraz tak zagrać. Zagram tak. W sumie.
bez znaczenia chyba większego tutaj. W ogóle król musi się odkleić od wieży, więc... No tak, no, proste zagranie. Dobrze, mamy to. Lecimy dalej. Szukamy kolejnego przeciwnika. 1670. Może inaczej jakoś zagram. Może B3. O, taki ruch jeszcze w speedrunie chyba nie był stosowany. No, oczywiście to jest tak ruch jak ruch. Tak nawet grał Rapport Richard kiedyś z Magnusem Carlsenem. Wygrał tę partię i to długą, klasyczną. Goniec B2. Jeżeli ktoś tak lubi grać. Tutaj wiem, że można też zastosować taki ruch F4. Są takie ciekawe schematy. Wyprowadzamy tutaj skoczka. Taka trochę holenderska, obręta holenderska białymi. Dobra, ruch E6. No to jest pewnie troszeczkę pasywniejsze, bo zamyka gońca. Ten goniec raczej powinien wyjść sobie fajnie do ataku. Tutaj E3. Oj, zobaczcie. No i przeciwnik nie ogarnął. Na G7. Wyszedł za szybko gońcem. No i czasami takie właśnie proste pułapki działają. My gramy sobie normalnie, przeciwnik robi babolca, no i wykorzystujemy to bezlitośnie. No pewnie tam się złapał teraz za głowę. No tak, no tutaj trzeba zbić wieżę i tyle. No i zwierza więcej. W zasadzie sześciu ruchach. Tutaj jest atak na gońca. To zwykła wymiana wystarczy. No i wystarczy wyjść skoczkiem na C3, żeby tutaj obronić wieżę. Grozi zagranie takie. A zaraz, tu nie ma szacha, to takie. Skoczek E4. Chodzi o to, żeby znowu wymieniać figury. No i czeszemy. Oczywiście tutaj ok. Jak dalej? Może E4. Może po prostu E4 sobie zagrać. Oczywiście hetman nam tutaj podważa tego pionka, więc jak zagram gońcem, nam go zbije. To też nie byłaby tragedia. Tutaj zagramy F5, zamykam pozycję. Nie chcę, żeby przeciwnik miał aktywne figury. Zwierzę więcej, to można już tutaj cuda robić. Na wiele można sobie po prostu pozwolić. Skoczek zagrał na B4. No, przeciwnik gra bardzo szybko. Wiecie co? Ja nawet zagram królem na F2. Po prostu. Król jest bezpieczny, pilnuje pionka. Za chwilę wyjdę gońcem. Może jakiś C3, o właśnie, może ruch C3, bo jak wybicie, to wygrywamy już tutaj kolejną figurę, a jak nie, no to, no właśnie, no to zagram sobie gońcem na C4, wstawię go tutaj i postaram się wymienić kolejne figury. Tak zrobimy. Zaraz tutaj też mogę po prostu zbić. Przepchać też można, wszystko można zrobić. W zasadzie można otwierać pozycję, jak mamy taką dużą przewagę. Ja tutaj wybiję tego skoczka bardzo chętnie, bo król odbije i wybije pionka. Teraz to już jest... Znaczy to już w ogóle jest proste oczywiście, ale pamiętajmy o bezpieczeństwie naszego króla. Zagram D3 po prostu. Nie muszę tu jakichś kombinować, nie wiadomo ruchów jakich. Oczywiście teraz moim planem będzie wyprowadzenie hetmana, wieża C1, żeby te figury zaczęły nasze grać. Hetman D2 najpierw może. Żeby tutaj sobie gdzieś tam podziałać ewentualnie. Wieża na C1 na króla. Czasami istnieją takie opcje jak bicie na D4. Teraz to nie działa oczywiście, bo hetman broni, ale już można konstruować pewne ataki. O, bardzo sprytnie. Przeciwnik chce mi dać tutaj mata, prawie że. Więc G3, trzeba uważać, uważać w każdym momencie. Tak, jest szybka gra, widzę. To może wieża G1, niech ona się na coś przyda. Jak będzie taki ruch, to możemy wybić. Dobra. O, i teraz nadarzyła się okazja, żeby skoczkiem zbić na D4. Zobaczcie, pionek przesłonił hetmana i dzięki temu możemy uderzyć na D4, wstawić skoczka za chwilę na E6. O, tutaj to damy szacha hetmanem na F4, panie kolego. Przy okazji król D7, król E7. No to może tak, jeszcze szybciej. To będzie jeszcze prostsze. Teraz chyba tutaj, bo jak król odejdzie na siódemkę, dogramy tak, możemy zdjąć gońca, ale jeszcze skoczek E6 jest wstępem. To już zobaczymy, w którym momencie zagramy i gdzie. Tak, zagramy sobie. No to tutaj mogę trzasnąć po prostu z szachem, cały czas grając sobie. O, tu mamy mata chyba skoczkiem na F3. Chodź tu, skoczku. Dobra, lecimy dalej. 1681. Wiecie co, to może znowu zagramy sobie te B3. Albo od skoczka F3 zacznijmy. Zobaczymy, jak przeciwnik zagra.
Skoczek C6. Dobra, też jakieś tutaj się dzieją rzeczy. No to C4 i po E5 mamy normalną partię angielską. No właśnie. Tak się też dzieje. Partia angielska. Debiut taki, no, w miarę prosty w obsłudze raczej. Bardziej charakter spokojny. Tutaj oczywiście wyprowadzam od razu sobie gońca na G2, żeby jak najszybciej zrobić roszadę ruchu. A4 się w ogóle nie boję, bo mogę zagrać sobie skoczkiem. Tak, tutaj pionkiem do centrum, bo po ruchu E4, skoczek D4 na przykład. Ok, robię szybko roszadę. I D3. Grożę teraz ruchem E4. Jeżeli on zagra E4, to ja mam czasami skoczek na H4, czasami skoczek na D4. Proste zagrania. No to E4 zagram z tempem, bo i tak, tak chciałem grać. I teraz mam bardzo łatwy plan do gry. Skoczek H4. No teraz nie mogę. No odpędzę. Jeżeli zbiję, to spoko. Po prostu moim planem jest, żeby dojść do ruchu F4. Otwierać pozycję. Para gońców na parę skoczków. Normalna pozycja. Pewnie zdarzająca się też często w partii angielskiej w ten sposób. Tutaj jest gra bardzo normalna. Ok, no i teraz odejdę hetmanem tutaj, żeby zagrać ruch F4. Znaczy zaplanować go sobie, nie muszę grać go od razu. Jeszcze zobaczę, w którą stronę przeciwnik zrobi roszadę. Jeżeli w długą, a jest to możliwe, a właśnie, to będziemy go trochę straszyć. Zagram wieża B1, to zawsze na wolnej linii wieża się przydaje bardzo często. Więc już tak będziemy go trochę podgryzać. Może hetman B2, może goniec E3, może teraz F4 w ogóle nie ma sensu, żeby nie otwierać specjalnie centrum. A właśnie, przeciwnik się rzuca. A my zagramy sobie goniec E3, celujemy w króla. Dwie figury już trochę tam celują. To już zaczyna się fajnie układać. Tu się tego w ogóle nie boimy. Jak tak, to tak. Jak tak, to tak, więc spoko. I hetmanem chcemy dać tutaj mata przeciwnikowi praktycznie. Bo teraz jak będzie ruch właśnie B6, to hetman na B5 z atakiem, tu już mogę wejść, a do tego jeszcze pionki mogą wspomóc, rozbijając przeciwnika fortece. Więc w ten sposób... Aha, poczekajcie, bo ja tutaj pionka jeszcze mogłem wziąć za friko. Teraz mogę wziąć. Bo jak zagram tutaj i król... Nie no, pionka biorę. Nawet nie zauważyłem, że pionka biorę. Nawet teraz jest lepsza wersja, bo hetman nie jest w stanie obronić tych dwóch skoczków. No to co, przeciwnik prosto do figurę. Zobaczcie czasami, jakie to jest proste, nie? Gramy łatwe szachy z prostym planem, potem ten plan modyfikujemy. Tutaj odchodzę po prostu gońcem. No bo trzeba odejść końcem. Był atakowany. I czasem to się tak dobrze, fajnie układa. I w takich pozycjach też nie muszę się śpieszyć z niczym. Tutaj jest związanie, mogę spróbować te hetmany za chwilę wymienić. Mogę zagrać A4, A5 na przykład. Wszystko można tutaj próbować grać w sposób prosty, bezinwazyjny. Tutaj przeciwnik na pewno nam nie zaszkodzi. Król B8. No to zagrajmy sobie te A4, żeby taki ruch spróbować zagrać. Troszkę go tutaj rozbić na B6. Przy okazji to przypominam, słuchajcie, macie 10% zniżki na szachowo.pl. W ten sposób wspomagacie również moją działalność, a wy macie tańsze zakupy. Szachowe oczywiście zakupy, bardzo dobry sklep. Uważam, że rewelacyjny i mamy poddanie partii. I dobre produkty, dobra obsługa. Dobrze, lecimy dalej. Jakby, no to znowu, może znowu skoczek F3. Dobra, mamy ruch G6. To niech będzie ruch D4, goniec G7. Zagramy E4, czyli bardziej pod obronę nowoczesną. No to naturalnie chyba skoczkiem. Może goniec C4, bardziej takie agresywne. I hetman E2. Przytrzymam, ale gość gra szybko, rewelacyjnie. Taki ruch będzie możliwy? No będzie. A nie, to tak zagramy. O, właśnie, E5 trzeba zagrać od razu. I go tutaj w centrum wyjaśnić. No taki ruch może nastąpić. Nie nastąpił. Okej.
Chyba zrobimy, nie, zagramy H3. Uważam, o właśnie, przypomniałem sobie ten ruch H3. To jest bardzo ważne posunięcie, bardzo ważne, żeby nie było gońca na G4. Skoczek pilnuje na E5, więc goniec nie przeszkodzi temu skoczkowi teraz. Tutaj na spokojnie chyba zagramy gońcem na B3. Jeżeli będzie A5, to zawsze takim ruchem A4 dobrze się bronimy. Z drugiej strony właśnie po B4 goniec będzie miał aktywność, ale my również mamy swoje plusy. Skoczek na 4. Co on tak szybko w ogóle gra? Co to ma znaczyć? Oczywiście się śmieje. Robię roszadę. Zaraz wieża D1. Ale on jakby grał jakimś programem. Znaczy on nie gra programem, tego nie posądzam, tylko te ruchy były tak wykonywane bardzo szybko, ale nie są te ruchy najlepsze, to zdecydowanie widać. No i właśnie hetman B6 to też pokazuje. Goniec E3 z tempem. Atakujemy sobie po prostu figurę. Dokładnie tak. No i tutaj trzeba wyprowadzać dalej figury w sposób prosty. Nie ma co za dużo kombinować. Teraz chyba E6 działa bardzo dobrze. Otwieramy wprawdzie gońca. Możemy też tak spróbować zagrać. O, poczekajcie, jeszcze myślę nad biciem. Hetman bije i E6. On nie może odbić, bo goniec odbija. Jeszcze raz, wieża D7. Tutaj, tu. On odejdzie hetmanem. Gdzieś. I tutaj. Dokładnie tak, to działa. Bardzo dobrze to działa. I E6 od razu. Chodzi o to, że jak on odejdzie hetmanem i zbijamy, to zawsze odbijemy figurę z przewagą materialną. A potem mamy jeszcze skoczka na G5. A tego ruchu tu nie przewidziałem. Ale to nie szkodzi. Najpierw zbijamy z szachem. Mamy jakość mniej, ale dalej duże perspektywy. I hetman H4. Żeby wejść skoczkiem tutaj i go troszkę męczyć. Tu bez jakości to też w taką pozycję to chciałbym mieć zawsze. Z takim potencjałem. Goniec bardzo silny. Skoczek za chwilę wchodzi. Dobra, no to teraz skoczek na G5. Jeszcze przeciwnik ułatwił. Dobrze mówię? Ułatwił? Dobrze mówię. Skoczek bije na E6. Wieża może odbić i wtedy możemy kopnąć tu. Co on zrobił? Raz, że mogę tutaj pewnie, ale mogę też tu. Na prostym związaniu bazujemy. Przeciwnik nie ogarnął. No cóż, no tak się zdarza. No tak się zdarza po prostu, że czasem tak idzie. Wszystko. Bijemy na G7, rozbijamy tutaj przeciwnika kompletnie. I hetman H6. Król tutaj i tutaj. Grozimy matem. W ogóle bardzo fajnym matem grozimy na G7. Goniec tutaj kapitalnie działa. Bardzo szybko przeciwnik grał. Za szybko. No i już wskakujemy na poziom 1600. Dobra, mamy to. I lecimy z kolejną rundką D4. Okej, to może jakieś gambitowe rzeczy? Może tak. Przepchał pionka, nie chciał zbić. Oczywiście ruch E5 nie jest dobrym ruchem. No i goniec na C5. Goniec tutaj czuje się bardzo dobrze, więc wyprowadźmy go, żeby potem zagrać ewentualnie D6 w przyszłości. E4, no to skoczek F6 z prostym atakiem. Ok, i zróbmy roszadę. I D6. Chociaż, wiecie co, chyba popełniłem błąd, bo mogłem tak zagrać od razu. No dobra, w ramach tutaj naszej nauki zagramy sobie posunięcie A6, żeby goniec miał furtkę w razie czego, bo skoczek mógłby zawsze go złapać, choć nie było teraz takiej potrzeby, bo tutaj pilnujemy pionka i myślę, że po prostu zagramy sobie skoczkiem na D7. Będziemy wyprowadzać normalnie figurę. Oczywiście tam skoczek G4 prawdopodobnie działało. Tutaj będzie ruch B4, znowu szybko grają przeciwnicy.
Bardzo szybko. Zastanawiam się teraz, jak to aktywnie rozegrać. Może wieża E8. Wygląda to dziwnie, ale chcę przerzucić skoczka na F8. Dobra, jest B4, więc chowamy gońca. Przerzucę skoczka na F8. Goniec się odsłoni. Przerzucę skoczka na G6. Do ruchu F5 ewentualnie będę chciał spróbować tam dotrzeć. Albo skoczka wstawić na F4, sprowokować go do wybicia i wtedy wieża się otworzy. No to są też takie podobne plany w obronie królewsko-indyjskiej, więc to jest partia na taka gra na zrozumienie, tak naprawdę. No ten goniec tutaj przyszłości na B2 nie ma żadnej, on bardziej na tej diagonali powinien grać. Ale jak zagrał tak, no to jego sprawa oczywiście. Skoczek F8, gramy swoje plany. Właśnie takie manewry są dosyć istotne w partiach, żeby sobie w ten sposób próbować pykać. Goniec D3, no to my sobie ustawiamy spokojnie tutaj skoczka na B6, tak skoczek się też przerzuca. Na luzie. No to teraz skoczek H5. Tutaj już widzimy, że hetman ma dwa skoczki po drodze, które nie mogą nam zaatakować skoczkę na H5, bo czasami jakby nie było tego skoczka na E2, to czasami są takie wtrącenia na E5 i tam hetman atakuje. A teraz już sobie na to możemy pozwolić i te skoczki mają ochotę wejść na F4. O, w tej pozycji to w ogóle chyba goniec G4. Jak uda nam się zbić tego skoczka, to w ogóle jesteśmy mistrzami świata w tej sytuacji. Czy pozycja jest w ogóle na tyle dobra, że jak się to zbije i skoczek wejdzie na F4, to jest już pozamiatane praktycznie. Zobaczcie, gońce przeciwnika praktycznie nie grają w tej pozycji. I tu się nic jakiegoś strasznego nie dzieje, się wszystko trzyma. Nawet jak hetman zagra tutaj, to bijemy tutaj. Wymiana hetmanów może nastąpić. O, zagrał dobrze. Gość zagrał dobrze. Zastanawiam się, czy nie tutaj nie walnąć. Ale nie, mi się tutaj ten goniec raczej przyda. Zagram skoczkiem. Jak wybije, to oczywiście wybije tym. Coś tam przeciwnik widzi. W ogóle teraz mam bardzo ciekawą opcję wybicia pionkiem. Utworzę wprawdzie gońca, ale będę miał kapitalne pole skoczkiem na E5. Z drugiej jednak strony zagranie tutaj też może być bardzo ciekawe. Ale tutaj też się otworzy wieża. Dobra, wiecie co? Wzbije pionkiem wbrew pozorom. To też jest dobre bicie. Tutaj bardzo ogranicza tego przeciwnika, otwiera wieżę. I no, wprawdzie goniec tutaj celuje, ale zawsze mogę zagrać F6, co też działa. Mogę zagrać skoczkiem. Jeżeli wybije, to super. To będę grał tym gońcem z A7. Całą partię bardzo dobrze, to znaczy goniec już ta, i tak tutaj bardzo dobrze gra. Ruch, który chce sprowokować gońca do wycofania się i zagrania skoczkiem, więc w tej sytuacji jeszcze rozważam takie bicie, żeby wejść hetmanem. To może być całkiem sensowne. Tylko on się tutaj troszkę broni. Zastanawiam, czy to działa. Może tak najpierw zagram. Zaraz tak, on G4, tu. Nie, on nie może G4. Goniec H5. Goniec H5, oczywiście, że goniec H5. Nie pozwolimy przeciwnikowi zagrać skoczkiem. To znaczy, on może tam zagrać, po prostu wtedy skoczka walniemy i wejdziemy hetmanem do ataku. Tu jeszcze czasami tak można podważyć. W ogóle goniec na A7 działa kapitalnie. No tak, tutaj trzeba hetmanem za chwilę wejść na H4. Raz, żeby pilnować pionka. A dwa, że może wieżę wtedy dwoić. Dobra, ten ruch widziałem. Zagramy hetmanem. Po wybiciu hetman może zagrać na C3 z atakiem tu i z atakiem matowym. Ataku matowego się kompletnie nie boimy, bo zagramy tutaj skoczkiem. Ten pionek może być zdjęty, ale tutaj kontra pójdzie dobra poprzez ruch F3 na przykład. Znaczy ja to tak bardziej na czucie tą pozycję przyjmuję. Poza tym też mam bicie na E4 w tym momencie, więc myślę, że to białe mają problem, a nie czarne. Zdecydowanie. Hetman D3. Okej. Może w ogóle koncepcję teraz przybrać jakąś taką, żeby otworzyć pozycję. Może w ogóle tak? No właśnie. Dlaczego by nie skoczek H4? Dokładnie tak, bo teraz hetman się też może przerzucić tutaj, atakować i grozić tam jakimiś matami. Skoczek na F3 w sumie może zagrać. Jak wybijemy to wszystko do końca. To on trochę jakby się uratuje.
w tej pozycji. Znaczy ja po skoczku na F3 nie muszę wcale bić. Już teraz. Może jakoś inaczej. No tak, przeciwnik chce dać mata. Zagramy hetmanem, broniąc się od tego mata i naciskając na punkt G2. Jeżeli wywieramy presję, to jest bardzo duża szansa, że przeciwnik się gdzieś tam będzie mylił. Mocniej albo mniej, ale będzie się mylił. Więc wywieranie presji na szachownicy jest też dobrą taką taktyką, jeżeli potrafimy oczywiście to robić. Pionek tutaj nie ma znaczenia żadnego. Może sobie bić te pionki przeciwnik. Wtedy gramy F3. I ruchu G3 nie ma, bo jest bicie. Ten goniec, przypominam, tutaj działa kapitalnie. Po tym ruchu może być też G4, a wtedy H5. I dobieramy się do króla bardzo szybko. Poza tym jeszcze mamy bicie na E4 w razie czego. No właśnie, to nawet będzie lepsze, bo grożę wzięciem skoczka na E1 z opcją mata. Może być to też dobre. Ja mi się wydaje, że to są ruchy takie w miarę równorzędne. No to są już takie słodkie problemy. Podczas gry. Cóż ten mój przeciwnik teraz będzie chciał zagrać? Póki co myśli. Duma. Król H1. Okej. No to co? Bijemy na E4 i grozimy biciem po prostu na E1. A pionka sobie chapnęliśmy, jest fajnie. No to przeciwnik nie ogarnął. Bierze, bije E1 i mamy tutaj nieuchronny mat. Znaczy, mata jeszcze może nie ma, bo on może tutaj zbić po prostu. No ale wiadomo o co chodzi. Jak nie będzie mata, to będzie ogromna przewaga. No właśnie, jest hetman D2, czyli jest obrona. Może tu. Bez większego chyba znaczenia, którą wieżę zbijamy, wprowadzamy kolejną wieżę. Pionka nie można zbić, bo grozi mat. A, no to już jest w ogóle figura więcej. Stoi to bardzo dobrze. Zagram gońcem. Dlaczego by nie? Jeżeli hetman ruszy tutaj, to skoczek na F5. O, tu chyba podstawienie hetmana nastąpiło. Dobra, mamy to 1616. Dzięki za dzisiejszy odcinek i widzimy się w kolejnym. Pozdrawiam i powodzenia życzę.